Cześć, witajcie. Ja jestem Chudy i witam was już w 31. odcinku kariery menadżera w FIFA 13. Trochę niewyraźnie wypowiedziałem menadżera, ale dobra. I dzisiaj czekają nas dwa mecze w formie skrótu, no i od razu na wstępie chcę was przeprosić za wczorajszy brak odcinka, ale po prostu mi się nie chciało. A nie chciałem nagrywać nic na siłę, bo po prostu by to nie wyszło. Na siłę nigdy nic nie wychodzi. Więc dobra, zerkniemy sobie jeszcze okiem na skład, jak on się tam prezentuje. Prezentuje się, że Ronaldinho jest zmęczony. I za Ronaldinho sobie wejdzie. Wejdzie sobie za Ronaldinho. Noble czy Evans? O'Connor. O'Connor sobie wejdzie za Ronaldinho. Jeszcze jest rzeźniczak się pojawi w składzie, który też ostatnio był trochę przemęczony. I chyba tyle z tych zmian. Jeszcze Mullinsa może wpuścimy. Tak. No i Deros jest, ale on jest naszym gwiazdą. No nie będzie Mullins sobie tutaj zagra. Dobra, i to by było chyba na tyle z tych zmian, które bym chciał dokonać. A jeszcze zaraz, my mamy jeszcze teraz okno transferowe. Czy my mamy jeszcze kasę? Mamy jeszcze kasę. Czy my mamy jakieś złożone oferty? Tak, mamy za Oczypkę i za Ospina i sobie poczekamy na nich. I przechodzimy do meczu, który oczywiście będzie w formie skrótu. Więc widzimy się na początku pierwszej połowy. Okej, i zaczynamy to spotkanie. Zaczynają Kennedy i Rzeźniczak. Wybaczcie, że nic nie mówiłem podczas tej akcji, ale po prostu w tym momencie się patrzyłem w sufit. Nie, patrzyłem się, co u mnie na półkach leży i po prostu się zagapiłem i w tym momencie Rotherham United przegrywa 1-0. No cóż, to było głupie, ale dobra. Zaraz to nadrobimy. Ale teraz Rzeźniczak ma szansę! On minął teraz obrońców i jest sam na sam z bramkarzem. Rzeźniczak strzela i jest wyrównanie! I w 33 minucie mamy 1-1. Polak, Rzeźniczak, kapitan zespołu. Piękna bramka, jest szybki, jest też bardzo celny i strzelny, więc mamy 1-1. Teraz Kennedy, czy będzie szybszy od obrońców? Chyba tak, chociaż obrońcy zaczął go gonić. Kennedy, dośrodkowanie. Aj, nie udała główka O'Connora. No i... I w tym momencie kończy się ta pierwsza połowa wynikiem remisowym 1-1. Bramka rywali w ogóle tutaj mnie śmieszy trochę, ponieważ no przypadkiem ją straciłem. Bo ci wiedziałem, że byli pod moją bramką i jakoś tam starałem się ich zablokować. Jednak mimo wszystko patrzyłem się gdzieś na półkę w górę, nie na monitor, no i cóż. Wyszło jak wyszło, więc jest 1-1, nadrobiłem to. I przechodzimy do drugiej połowy tego spotkania. Oj. Spalony. Na szczęście. Już myślałem, że tutaj będzie ładna bramka, ale minimalna, no nieładna. Dla nas nieładna, dla nich może i ładna. No nie popisał się bramkarz, wam powiem. A chyba złożyłem ofertę na nowego, tak mi się wydaje. I szansa rywali! Niech to 2-1 w 90 minucie. I w tym momencie przegrywamy mecz na początkującym. I wy chcecie, żebym ja grał na zawodowcu? Serio? A teraz Pringle, on może skontrować. Ja mam grać na zawodowcu, jak ja na początkującym przegrywam 2-1 w tym momencie. To jest jakaś porażka w ogóle. Teraz albo nigdy, ostatnia szansa, teraz nie ma żadnego cięcia. Aj, kurde. No i to jest w tym momencie koniec tego meczu. Przegrywamy. 2-1 i ciekawe jak się będzie miała nasza pozycja w tabeli. Nie, chyba że to jest puchar, nie mam pojęcia. Zaraz, chwila, pisze? Nie pisze. Ałaje! O kurde! O kurde, było blisko na 3-1. Ej, ja się tak nie ba... 3-1. Talbot, niech to. Ech, jej, 3-1 dostajemy w dupę, ja pierdolę. Ech. Stresująca ta gra. Ja gram sobie na początkującym, żeby się odprężyć, fajny film nagrać. A tu nagle dostajemy z dupy dwie bramki w 90 minucie i przegrywamy 3-1, super. Załamany Rzeźniczak, no niestety. I co się stało? Jak wygląda ogólnie sytuacja w tym meczu, statystyki meczu?
Oni zdobyli 3 bramki, oddali 6 strzałów, my 5. Oni z strzały celne, nie, to równo. Posiadają piłkę, oni przeważali. Ojej, kurde. No nie fajnie, nie fajnie, nie podoba mi się ta sytuacja. A żeby się odstresować, to kilka słów od sponsora. Nie no, pogadamy o raport wydawczy. Ajej, 80. O kurde, cienias jesteś, powiem ci. To ja cię odrzucę, a z tobą podpiszę kontrakt. Diego Lopez! Ej, 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 to może być inwestycja na przyszłość. Rzeźnić jak dalej w dobrej formie. No cieszę się, ale no cóż. No i tak. Kilka słów ogólnie. O czym ja chciałem powiedzieć? O tym, jak będzie wyglądać seria za chwilę. Chwila, oferta transferu przyjęta, mamy Ospinę. Ospina jest bramkarzem, który się może przydać. Dam mu 5%, niech się cieszy. Kluczowy zawodnik oczywiście. I teraz pytanie, czy zaakceptuje nasz kontrakt? Zaraz zobaczymy. Ponieważ tutaj do końca sezonu nam zostało jeszcze troszkę meczy. A ten przegrali. Nie, ligowy przegraliśmy, niech to. Jak wygląda sytuacja w takim razie? Statystyki sezonu NPL League 2. Tabela ligowa. Jesteśmy na drugim miejscu. 2 punkty straty do lidera, ale chyba wszyscy ci zieloni tutaj w tym zielonym awansują do dalszej ligi, tak mi się wydaje. Więc chyba wszystko jest w porządku. Chyba. Chyba. Nie jestem pewny. Nie wiem, jak wygląda sytuacja awansu. Nie wiem, jak wygląda sprawa awansu, ale mam nadzieję, że awansujemy. I właśnie jak awansujemy, to już będzie jakby kolejny krok w naszej serii. I to wszystko będzie wyglądać tak, że ja po prostu nie będę nagrywał tych wszystkich meczów. Będę po prostu niektóre symulował na wizji na nagraniu, a niektóre po prostu będę sobie tam grał poza nagraniami i takie tam. Będę mógł cheatować. Nie, nie. Będę to trochę tam symulował poza nagraniami, tak żeby to trwało po prostu szybciej, ponieważ przed premierą FIFA 14 chciałbym dotrzeć w tej karierze do Barclays Premier League albo chociaż do Championship. Nie wiem, nie wiem. O, uderzyłem w mikrofon, wybaczcie. I mam nadzieję, że mi się to uda. Właśnie w FIFA 14 zaczniemy już karierę jakimś mocniejszym klubem, bo tutaj już ten myślę, że wzmocnimy na tyle, żeby on sobie no, był mocny i zaczniemy podobnym w FIFA 14. Oczywiście nie najmocniejszym, nie jakimś Realem, Barceloną, Manchesterem czy coś, tylko jakimś troszkę słabszym, tylko że już w normalnej lidze i może skupimy się właśnie. Albo jakimś troszkę słabszym jeszcze, zobaczymy. Skupimy się na nie karierze, nie na rozwoju klubu, znaczy trochę na tym też, ale bardziej na rozwoju kariery naszego menadżera. Nie będziemy ciągle siedzieć w jednym klubie, tylko jak po prostu będziemy sobie radzić lepiej, to postaramy się przenieść do lepszego klubu. No i tyle. Chyba w tej sprawie to chciałem powiedzieć. Nie wiem, może sobie jakimś Northwich zaczniemy, czy nie wiem, może jakimś klubem polskim. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze pomyślimy. Oczywiście tak wstępnie was informuję, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Właśnie, bo teraz wkrótce awansujemy do NPL League One i tam już właśnie będziemy grali wszystkich meczów. Będziemy trochę symulować, trochę będę sobie grał poza wizją, żeby jakoś tak się utrzymać w tej strefie awansu. Więc my przechodzimy teraz do Granat zaszokował prośbą o transfer. Granat, dobra. Więc my przechodzimy teraz do drugiego meczu w tym odcinku, więc widzimy się po pierwszym blisku sędziego. Dobra, i tutaj mamy Granata, czyli że gramy dzisiaj przeciwko temu Granatowi, który wręczył prośbę o transfer. Jak zagra? No zobaczymy, myślę, że będzie chciał przyciągnąć swoją uwagę innych klubów. Uwagę innych klubów. Nie wiem, zwrócić na siebie uwagę innych klubów. O, jest idealnie. Więc zaczynamy mecz. Oni już zaczęli, ja się znowu gdzieś gapiłem. A tak w ogóle wiecie co wam powiem? Ja zapomniałem zrobić zmian przed meczem. Oni są zmęczeni na początku meczu, więc nie wiem, wpuszczę sobie Ronaldinho. Już wykorzystam wszystkie zmiany, ostatnio zapomniałem robić, nie robiłem. Więc Noble, Evans, O'Connor zawitał do zespołu. Nie wiem, a nie, O'Connor był w zespole, jest zmęczony. Za Kennedy'ego Agard zawita. Dobra, tak, dwie zmiany, potem nad trzecią jeszcze pomyślimy. Ronaldinho, teraz on kiwa wszystkich. Właściwie to na szybko się ich tu bierze, więc tutaj nie musi kiwać. Fake Rabona, Ronaldinho. Ronaldinho w polu karnym, Ronaldinho strzela, Ronaldinho bramka. No i tak się gra. No i nareszcie, bo 31 minuta bramka, oni wcześniej też
stwarzali mi zagrożenie, więc no zmiana wpuszczenie Ronaldinho na boisko było na pewno opłacalne. I Ronaldinho przy piłce, to teraz może być kolejna bramka dla Rotherhamu. A tak w ogóle może kilka słów o Ronaldinho. Jak podaje pewien serwis, teraz już nazwy nie pamiętam, Ronaldinho może wkrótce zawitać na europejskich boiskach, mianowicie klub ze Stambułu, tylko nazwy też nie pamiętam. Nie Galatasaray Stambuł, tylko ci drudzy, którzy rywalizują z Galatasaray, chcą mieć porządne wzmocnienie właśnie i tym wzmocnieniem może być gwiazda brazylijskiej piłki nożnej, czyli Ronaldinho Jaucio. I jej bramka. 43. minuta, Ronaldinho na 2-0. No i nie wiem, czy właściwie on i tak nie gra teraz w jakimś najmocniejszym klubie, chociaż w Brazylii to jest jeden z najmocniejszych, więc no tutaj nie zrobiłbym chyba to wielkiej różnicy, może by sobie pograł w Lidze Mistrzów i tak gra teraz w Copa coś tam Ameryka, nie wiem, więc nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. To na razie jest chyba tylko plotka, to nie jest chyba żadna jakaś potwierdzona informacja, chociaż nie wiem, nie jestem pewny. Nie czytałem jeszcze dzisiaj informacji żadnych o transferach w tej sprawie, ani nic. No i w tym momencie skończyła się pierwsza połowa, trochę sobie pogadaliśmy i te odcinki będą dłuższe chyba, bo dłuższe fragmenty tych niewycięte będą, bo więcej gadam. I nie będą trwały już po 6 minut, może do 10 dojdę chociaż. Więc dobra, przechodzimy do drugiej połowy, drugiego meczu w tym odcinku. Dobra, zaczynamy. Ronaldinho do piłki. Ronaldinho. Agard. Pringle, co ty? Pringle kontuzjował się. I teraz Pringle trzeba zmienić. O kurczę. Nie za fajnie wygląda ogólnie sytuacja tutaj. Iwans, witaj w zespole. I szansa rywali, dośrodkowanie, pusta bramka, gol! Granat zdobywa bramkę w 85 minucie, można powiedzieć, że bramkę honorową, chociaż wiemy, że w 90 minucie można stracić bardzo dużo bramek, więc gramy na czas. Agard, dośrodkowanie, Ronaldinho, rzeźniczak! Nic z tego, jest bramka, rzeźniczak! I jest 3-1 w 90 minucie, wow! Co on zrobił? I tym razem tym razem również spotkanie kończy się wynikiem 3-1, jednak różnica jest taka, że zwycięzcami jest Rotherham United. No kończmy tą pierwszą połowę, proszę ja was. Starczy, koniec. I jest koniec. Jaką pierwszą połowę chyba powiedziałem. Dobra, nieważne. I w tym momencie Ronaldinho oczywiście zawodnikiem meczu i kończymy drugi mecz w tym odcinku, więc zarazem jest koniec odcinka, ale jeszcze sobie zobaczymy, czy jakieś dostaniemy odpowiedzi transferowe. Proponowany kontrakt został odrzucony. O, korzystny. Niekorzystny dla ciebie. Weź się, wal w ogóle. Chyba sobie odpuścimy już kupowanie zawodników w tym oknie transferowym. Poczekamy na następne, aż będziemy w Empire League One. Więc dobra. To było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć.